Szanowny Panie Ministrze, Panie Prezesie Radia Kielce wraz z gronem prezesów rozgłośni regionalnych, ale również z Panią Dyrektor Centrum Edukacji Medialnej, Szanowny Panie Kierowniku, Szanowny Panie Pełnomocniku, których za chwilę będziemy słuchać, Szanowni Panowie i Panie Profesorowie, wszyscy Szanowni Państwo. Mamy mówić o edukacji medialnej i rzeczywiście już jesteśmy po bardzo mocnym przesłaniu pana ministra z Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Bardzo dziękuję w imieniu ministra edukacji i nauki, pana profesora Przemysława Czarnka, za zaproszenie do tej debaty, bo ona, tak jak powiedział pan minister, trwa już od pewnego czasu, ale dzisiaj najwyraźniej ma bardzo cenną odsłonę, bo już nie tylko będziemy dyskutować, jak ta edukacja medialna ma wyglądać, jak ją wydoskonalić, ale będziemy świadkami otwarcia zupełnie nowej rzeczywistości, jaką jest właśnie Centrum Edukacji Medialnej. Ta nowość tym bardziej cieszy, że w krótkim wstępie pani dyrektor usłyszałem bardzo trafną diagnozę, czy też zapotrzebowanie, na które państwo chcecie odpowiedzieć. Powiedziała pani dyrektor trzy takie hasła: dezinformacja, fake news, ale również postprawda jako punkt odniesienia w tej naszej pracy kształceniowej, wychowawczej związanej z edukacją medialną. Mamy więc element nowości, mamy też temat, który śmiało mogę powiedzieć, pewnie państwa nie zaskoczę, uważam wraz z całym zespołem Ministerstwa Edukacji i Nauki za temat najważniejszy, bo edukacja jako zarówno kształcenie, a więc przekazywanie wiedzy, umiejętności, ale też jako proces wychowawczy, no jest tym wysiłkiem w naszym życiu społecznym, w którym słusznie możemy pokładać największe nadzieje i na coraz lepsze dzisiaj, ale też na lepsze jutro, nie tylko w naszym życiu indywidualnym, prywatnym, rodzinnym, ale również w tym społecznym. W wypowiedzi pana ministra wybrzmiało też, że jesteśmy w sytuacji bezprecedensowej, bo przecież tocząca się wojna i rozważania o wojnie informacyjnej nie są już tylko dla nas zagadnieniem teoretycznym, ale bliską rzeczywistością, którą obserwujemy z niepokojem, zerkając za wschodnią granicę. Co więcej, jadąc dzisiaj na to spotkanie, mogliśmy usłyszeć newsa, który nikogo z nas nie cieszy, ale też który jest absolutnie bezprecedensowy, kiedy prezydent Stanów Zjednoczonych diagnozuje, że zagrożenie nuklearne jest największe od czasu kryzysu kubańskiego, to na pewno powoduje, że nasza dyskusja jest zupełnie bezprecedensowych okolicznościach. Proszę państwa, w tej krótkiej wypowiedzi, nie chcąc opowiedzieć wszystkiego, co bardzo opasłe dokumenty wytworzone w Ministerstwie Edukacji i Nauki mówią o edukacji medialnej, będę raczej starał się państwa przekonać do jednej bardzo konkretnej tezy, a mianowicie jestem głęboko przekonany i jest to przekonanie również kierownictwa Ministerstwa Edukacji i Nauki, że absolutnym fundamentem edukacji medialnej jest niezachwiane przekonanie o prymacie etyki nad techniką, a więc o pierwszeństwie człowieka jako osoby wybierającej dobro i odrzucającej zło. Czasami z trudnościami to zło odrzucamy, a więc pierwszeństwo tej osoby nad narzędziami służącymi komunikowaniu się. Wiemy o tym, że nie jest to oczywiste w naszej kulturze, że wciąż bardzo wiele nurtów w kulturze polskiej, ale przede wszystkim europejskiej, atlantyckiej, nieustannie nam sugeruje to złudzenie postępu, złudzenie, iż sama techniczna zmiana, rozwój narzędzi jest jakimś dobrem, niezależnie od tego, jakie to efekty przynosi w życiu ludzi, w szczególności w życiu ludzi młodych. I wiemy o tym, jeśli w tej mojej tezie jest zawarte przekonanie, że powinniśmy zawsze dawać prymat człowiekowi działającemu, a więc etyce nad techniką, to tym dobrem
nad którym się pochylamy i które jest najcenniejsze w kontekście zagadnienia komunikacji. Tym dobrem jest oczywiście prawda, jako zgodność sądów z rzeczywistością, prawda, o którą, jak usłyszeliśmy w wypowiedzi mojego przedmówcy, musimy zabiegać, i te zabiegi nie są łatwe. Chciałbym Państwa przekonywać do tej tezy, odnosząc się do kilku zagadnień. Najpierw przytaczając, jak wyglądają strategiczne kierunki w edukacji określone również na ten rok szkolny przez ministerstwo. Przy okazji też odsuwając nieco tą politykę, która w przywitaniu mnie się pojawia i w nazwie pełnionego przeze mnie stanowiska, bardziej będę się tu starał wypowiadać jako pełnomocnik ministra do spraw strategii edukacyjnej niż ktoś, kto rzeczywiście również tą sferą polityczną w ministerstwie jest zobowiązany się zajmować. Drugi obszar argumentacji będzie związany z kształtem podstaw programowych w szkole, zarówno tym kształtem już dobrze znanym i ugruntowanym, określonym w reformie w roku 2017, jak i chcę powiedzieć też o pewnych zupełnie nowych elementach podstawy programowej, które pojawiają się w szkole właśnie od 1 września 2022 roku, a są istotne z punktu widzenia sprawy, której poświęcona jest nasza debata. Chcę również pokazać pewne nowe narzędzia, które wprowadziliśmy do życia szkolnego i spojrzeć na nie właśnie z perspektywy tej mojej głównej tezy o prymacie etyki nad techniką. No i w zakończeniu postaram się jeszcze raz mocno odrzucić to złudzenie postępu, a więc złudzenie tego, że pewne dobro w życiu społecznym pojawia się samo w sobie tylko dlatego, że rozwijają się narzędzia. Tak nie jest i o tym musimy pamiętać, kiedy pracujemy z młodymi ludźmi. Proszę Państwa, kierunki polityki oświatowej państwa to dokument redagowany w czerwcu bądź w lipcu każdego roku. Służy on oczywiście wyrażeniu tego, co jest najistotniejsze, szczególnie ważne w danym czasie dla pracy w systemie oświaty, ale ma też bardzo konkretne przeznaczenie. On służy do tego, aby określić dla ośrodków doskonalenia nauczycieli, w jakim kierunku powinna iść praca związana z właśnie doskonaleniem zawodowym nauczycieli, a więc jeśli określamy w pewien sposób te kierunki, to treść szkoleń i różnych tego typu działań skierowanych do nauczycieli będzie w pierwszej kolejności właśnie poświęcona tej tematyce. I muszę Państwu powiedzieć, że w tym roku pierwszym kierunkiem polityki oświatowej państwa, ten pierwszy kierunek brzmi następująco. Wychowanie zmierzające do osiągnięcia ludzkiej dojrzałości przez kształtowanie postaw ukierunkowanych na prawdę, dobro i piękno, a zmierzających do ukształtowania zdolności do odpowiedzialnych decyzji. To jest, proszę Państwa, oczywiście wiele górnolotnych słów, ale to jest rzeczywiście próba wypowiedzenia tego, co zawarłem w tej swojej głównej tezie. A mianowicie tego, że człowiek, również ten młody człowiek zachłyśnięty nowoczesnością, potrzebuje mocnego fundamentu w swoim sposobie patrzenia na świat, sposobie postępowania, również sposobie funkcjonowania w mediasferze. I te zadania w pierwszej kolejności określone w tych kierunkach, również w tym, mają realizować ośrodki doskonalenia nauczycieli, a centralny ogólnopolski ośrodek doskonalenia nauczycieli, a mianowicie Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie, jednostka bezpośrednio podległa ministrowi edukacji i nauki. W szczególności te zadania ma realizować, a w zakresie swoich działań również w sposób obszerny odnosi się do zagadnienia edukacji medialnej, a więc jest to naturalny partner dla Centrum Edukacji Medialnej w Kielcach, ale też dla wszystkich Państwa z wielu stron Polski, którzy tutaj dzisiaj dotarliście. Podstawa programowa. Teraz przechodzę do drugiego obszaru, w którym jestem przekonany, że
trzymamy się mocno tego pryncypium, które określiłem w początkowej tezie. Podstawa programowa z 2017 roku umieszcza szereg treści związanych z edukacją medialną. I to tych treści nie tylko potraktowanych tak technicznie, jak pan minister mówił, a więc nie tylko kwestia pewnych umiejętności posługiwania się narzędziami, ale również to wszystko, co wiąże się z formowaniem człowieka do dojrzałości, do odpowiedzialnego przyjmowania komunikatów, do odpowiedzialnego ich formułowania. Te treści nie są zawarte w osobnych zajęciach, co jest moim zdaniem dużą zaletą, ale są one wkomponowane w program takich przedmiotów szkolnych jak język polski, informatyka, język obcy nowożytny, plastyka, muzyka, historia sztuki. Domyślacie się Państwo, nie będę teraz referował, w którym z przedmiotów, jakie zagadnienia są zawarte. Łatwo się domyślić, że cała sztuka retoryki, również tej, która jest powiązana z instrumentarium medialnym, pojawia się na języku polskim, że bardziej techniczny aspekt, ale również związany z cyberbezpieczeństwem, pojawia się na zajęciach z informatyki. Ale również plastyka jest tą lekcją, na której ten przekaz ikoniczny, niezwykle ważny dla kultury medialnej jest objaśniany i młodzi ludzie są przygotowywani do tego, aby w tym świecie obrazów poruszać się w sposób odpowiedzialny i świadomy. Nowością w programie szkolnym od tego roku szkolnego jest, jak Państwo na pewno wiecie, nowy przedmiot historia i teraźniejszość. Notabene osobne zagadnienie do głębokiego studium właśnie wojny informacyjnej, jaką wytoczono. Wytoczono oczywiście Ministerstwu Edukacji i Nauki i panu ministrowi, ale wytoczono też zasłużonemu i wybitnemu historykowi, profesorowi Wojciechowi Roszkowskiemu. To też jest ilustracja, tu na chwilę zboczę od głównego tematu. To też jest ilustracja, która świetnie pokazuje, gdzie jest władza, również władza nad szkołą i nad nauczycielami. Bo wielu z nas jest przekonanych, że między innymi przede wszystkim w Ministerstwie Edukacji i Nauki czy w kuratoriach, po części w samorządzie terytorialnym. Ale okazuje się, że ta władza jest w Państwa rękach, w rękach mediów. Bo to media zadecydowały o tym, że na tym nowym przedmiocie szkolnym tylko kilkanaście szkół w całej Polsce spośród tysięcy szkół skorzysta z tego podręcznika. Bo ten medialny atak, ten brutalny, hejterski atak na profesora Roszkowskiego właśnie taki efekt przyniósł. To jest olbrzymia władza, która została wykorzystana w sposób dramatyczny do utrudnienia dostępu młodemu pokoleniu do jednego z podręczników, bo podręczników oczywiście w tej chwili jest kilka, może być ich dowolna ilość i wybór podręcznika jest autonomiczną decyzją nauczyciela. No właśnie, czy autonomiczną, czy ten wybór został dokonany dlatego, że ci nauczyciele przeczytali ten podręcznik i dali się przekonać posłom opozycji i mediom, które tu nie są akurat na naszym spotkaniu reprezentowane, że jest to coś bardzo szkodliwego, bardzo niewłaściwego? Szczerze w to wątpię. Ale wracając, dlaczego mówię o HiCie i o wiedzy o przedmiocie wiedza o społeczeństwie? Bowiem w zmienionym programie, w zmienionych podstawach programowych tych przedmiotów bardzo mocno został wyeksponowany komponent poświęcony zagadnieniu wojny informacyjnej, zarówno w ujęciu historycznym, jak i w ujęciu systematycznym, konkretnie na przykładzie agresji Rosji, a więc kontekst wojny w Czeczenii, Gruzji i na Ukrainie. To uczniowie będą w nowy sposób, na nowym przedmiocie bardzo gruntownie poznawać. Drugi przedmiot, którego program również zmienia się w tym roku, przedmiot, z którego korzystają uczniowie w klasach, ostatnich klasach szkoły podstawowej i pierwszej klasie szkoły ponadpodstawowej, to edukacja dla bezpieczeństwa. Tam poza wszystkim znanym i głośnym strzelaniem, przygotowaniem do obsługi broni i zdobywaniem umiejętności strzeleckich, pojawią się bardzo gruntownie omówione zagadnienia cyberbezpieczeństwa, i to również cyberbezpieczeństwa w wymiarze
militarnym. Warto też zaznaczyć, że poza podstawami programowymi, a więc bardzo ogólnym dokumentem programowym, w ofercie Ministerstwa Edukacji i Nauki na Zintegrowanej Platformie Edukacyjnej, która w tej chwili przechodzi proces przekształcenia w portal edukacja.gov.pl, który analogicznie do portalu dedykowanego pacjentom będzie takim zbiorem usług publicznych związanych z edukacją. Tam Państwo odnajdziecie kilkadziesiąt gotowych scenariuszy lekcji wraz z oprzyrządowaniem w postaci różnorodnych pomocy dydaktycznych. Mówię o tych lekcjach, które bezpośrednio dotyczą właśnie zagadnień edukacji medialnej. Proszę Państwa, te przestrogi, które staram się zawrzeć w swojej wypowiedzi dotyczące zachłyśnięcia się technologią, oczywiście nie oznaczają, że jesteśmy przeciwnikami nowoczesnych narzędzi. Trudno zarzucić to ministrowi edukacji i nauki, który przeprowadził największy w historii III Rzeczpospolitej program doposażenia szkół w nowoczesne pomoce dydaktyczne. Mam na myśli nasz program Laboratoria Przyszłości. Program, który za kwotę miliarda złotych spowodował, że w każdej szkole podstawowej w Polsce znalazły się nowoczesne pomoce dydaktyczne, którymi można posługiwać się przy nauce wielu przedmiotów, ale poza drukarkami 3D, poza mikrokontrolerami, wieloma innymi tego typu przedmiotami, w katalogu właśnie tych laboratoriów przyszłości znalazł się także nowoczesny sprzęt audiowizualny, którego obecność spowoduje, że uczniowie nie tylko będą mogli umacniać się w roli świadomych i odpowiedzialnych odbiorców komunikatów, ale również ćwiczyć wchodzenie w rolę twórców przekazu medialnego. I to marzenie przecież tak bardzo wielu młodych ludzi, aby zostać YouTuberem, nie będzie się realizowało gdzieś w ukryciu przed rodzicami i bez nadzoru odpowiedzialnych dorosłych ludzi, ale pod okiem wychowawców i nauczycieli. Innym instrumentem, nowym instrumentem w życiu polskiego systemu oświaty jest program Poznaj Polska, więc przy wsparciu ministerstwa wzmocniliśmy przecież stały element życia szkoły, jakim jest wycieczka szkolna. Wzmocniliśmy go o to, że ta wycieczka ma bardzo określony program. Program odwołujący się do treści historycznych, treści patriotycznych, treści związanych z polską nauką i polską kulturą. I myślę, że na szlakach tych wycieczek ten program spowodował, że po raz pierwszy muzea zaczęły mieć problem z tym, żeby nastarczyło biletów i czasu i miejsca na przyjmowanie młodych ludzi w murach coraz bardziej przecież nowoczesnych polskich muzeów. Jestem przekonany, że na trasach tych wycieczek powinna pojawić się również i możemy to spowodować, aby to zapisać bardzo precyzyjnie, między innymi Centrum Edukacji Medialnej w Kielcach. Proszę Państwa, ostatni przykład tego, jak próbujemy ten prymat etyki nad techniką, ale też po prostu solidną edukację medialną wzmacniać. Ostatni przykład wiąże się z zaproponowaniem, tym razem nie szkołom, nie nauczycielom i uczniom, ale trzeciemu sektorowi, a więc sektorowi organizacji pozarządowych, szereg programów, w szczególności program wsparcia edukacji, który pozwala, wzmacnia twórczość właśnie tych społecznych środowisk na rzecz innowacyjnych, ale też niosących dobre wychowanie, pomocy dydaktycznych czy przedsięwzięć edukacyjnych. Rzeczywiście już widzimy, że te środki nie będą zmarnowane, że dzięki tym programom powstaną chociażby takie materiały jak
filmy fabularne, które można wyświetlić w 40 minut, co jest w szkole bardzo ważne. Powstaną również treści wideo w ulubionym przez młodych ludzi formacie kilkuminutowych pigułek z informacjami z zakresu historii, ale również ekonomii. I wszystko to oczywiście również z kontekstem komunikacji, tej komunikacji najbardziej nowoczesnej. Proszę Państwa, jestem przekonany, że najważniejszym wynalazkiem cywilizacji, najlepszej cywilizacji, czyli naszej, najlepszej dla człowieka, dlatego najlepszej, tym wynalazkiem nie są żadne technologiczne nowinki. Tymi wynalazkami są, to powtarzam, za mądrzejszymi od siebie znawcami cywilizacji, takimi jak Huntington czy Koneczny. Tymi wynalazkami jest monogamiczne małżeństwo, tym wynalazkiem jest prymat sił duchowych nad siłami fizycznymi, jest państwo, które ma w naszej cywilizacji służyć społeczeństwu, jest równowaga między prawami prywatnymi i prawami publicznymi, jest szacunek dla ludzkiej pracy, jest przede wszystkim, co dla naszego tematu chyba najważniejsze, gorliwość w poszukiwaniu prawdy. I tych skarbów mamy bronić. Jestem przekonany, że właśnie edukacja medialna prowadzona w myśl prymatu etyki nad techniką takie owoce przyniesie. Ministerstwo Edukacji i Nauki jest do Państwa dyspozycji, aby w takich przedsięwzięciach w każdy możliwy sposób być obecne, wspierać je i być ich partnerem. Bardzo dziękuję za wysłuchanie.